Kolejny film z 2014 roku, tym razem drzwi kierowcy uszkodzone przez jakiegoś sieczkobrzęka. Miesiąc temu kolejny zjeb porysował mi cały bok. No niestety, od takich przychlastów roi się na ulicach, więc takie przygody będą się zdarzały. Parkując auto na ulicy czy pod marketem, jesteśmy na to skazani. Na szczęście wiemy, jak to się szybko i sprawnie i tanio samemu naprawia technologią napraw sam. To właśnie pokażemy od A do Z, łącznie z tym, jak to dzisiaj wygląda, czyli po 9 latach od naprawy. A sprawa wygląda następująco. Zaczynamy jak zwykle od maskowania elementów, których nie chcemy przypadkowo pomalować. Wydaje się, że etap mało istotny, ale nic bardziej mylnego. Używamy do tego taśmy lakierniczej i folii, która jest w zestawie materiałów ściernych. Nie wiem, co kieruje idiotami powodującymi tego typu uszkodzenia, ale na to nie mamy wpływu, są wśród nas. Na szczęście technologia napraw sam pozwala nam prosto i tanio naprawić takie usterki. Nie będę tu szczegółowo omawiał tego etapu, bo sporo na ten temat jest powiedziane w innych filmach. Najważniejsze jest to, żeby robić to starannie i w zasadzie tyle w temacie. Jeśli chcecie uniknąć dodatkowych i niepotrzebnych prac po lakierowaniu, trzeba to zrobić porządnie. Tym bardziej, że nie jest to tak trudne, dajmy na to, jak śpiewanie hip-hopu w kajdankach. Uczulam na to, że każdy etap jest ważny. Nie da się czegoś wyciągnąć ze środka, czegoś pominąć, tak jak nie da się huśtać tylko do przodu. Dlatego tak często podkreślam, jak ważna jest technologia i żeby samemu nic nie kombinować. Tak samo jest z filmem. Żeby wszystko zrobić dobrze, trzeba obejrzeć cały, a nie pół czy ćwierć. W naszym sklepie, link w prawym górnym rogu, jest wszystko, co potrzebne. Wszystko sprawdzone i działa. Nie trzeba się drapać w potylicę i kombinować, gdzie co kupić, bo wszystko jest w jednym miejscu i do siebie pasuje. Uszkodzenie trzeba rozszlifować, bo zawsze będą tam jakieś ostre krawędzie i inne niespodzianki. Więc trzeba wszystko ładnie wygładzić i wyczyścić. Najlepiej użyć do tego takiego właśnie klocka z rzepem i papierów z rzepem, bo daje to nam komfort pracy. Na filmie dokładnie widać, jak klocek się ugina i ładnie papier pracuje. Co nie znaczy, że papierem bez rzepa się nie da. Pokazujemy łatwiejszą drogę do celu, ale jeśli ktoś jest szczególnie przywiązany do technologii bez rzepa, też można. Zawsze staramy się uprościć pracę, jak tylko się da, ale żeby było skutecznie. Teraz strefę otłuszczamy właśnie tym preparatem, który widzicie w lewym górnym rogu. Nie tajemniczą miksturą od wujka Mariana, tylko właśnie tym. No i nakładamy szpachle. Na filmie jest inna, ale obecnie stosujemy szpachlówkę Goldcar Alu. Żeby uprościć technologię, aktualnie na wszystkie metale używamy jednej szpachlówki, właśnie tej. Szpachlówka potrzebuje minimum 30 minut, żeby się w takich warunkach utwardzić, więc dajemy jej szansę. Wiem, że to czekanie jest irytujące, ale nic na to poradzić nie można. Nie mając do dyspozycji specjalnych promienników, jeżeli ktoś ma pomysł, że suszarka do włosów czy opalarka sprawę przyspieszą, to niech lepiej wsadzi ręce do kieszeni i to głęboko. Używamy tych samych materiałów co przy wstępnym rozszlifowaniu, a dodatkowo Marek jeszcze przeglancował to softem z IAP400. Odtłuszczamy, pamiętając o zasadzie mokre i suche czyściwo, czyli nie jednym kawałkiem wszystko, tylko dwoma. Pierwszy na mokro, drugi na sucho. Nie pozostawiamy odtłuszczacza do samodzielnego odparowania i to jest ważne. Podkład minimum dwie warstwy, maksimum trzy. Po każdej warstwie 10 minut przerwy i staramy się maksymalnie ograniczać strefę naprawy. Po ostatniej warstwie podkładu dajemy mu 30 minut na utwardzenie i wyschnięcie. Tak samo jak w przypadku szpachlówki, nic na to poradzić nie możemy, trzeba czekać. Po 30 minutach możemy przystąpić do szlifowania, albo i nie. Na tym etapie możemy pracę przerwać i powrócić, kiedy nam się podoba. Wszystko jest zabezpieczone i możemy tak sobie z tym jeździć, jeśli nam oczy nie łzawią na widok takiego kleksa. Ale technologicznie wszystko jest zabezpieczone. No ale my nie czekamy i jedziemy z tematem. I teraz ważna uwaga, bo wiem, że nie wszyscy załapują. Szlifujemy dokładnie z Easoftem P600 na mokro i niczym innym.
Po szlifowaniu podkładu musimy całą powierzchnię ponownie odtłuścić. Wiem, że to nudne, ale tak to już jest z lakierowaniem. Zawsze kładziemy na odtłuszczoną powierzchnię. Dodatkowo jeszcze możemy przejechać ściereczką antystatyczną, żeby zebrać ewentualne paproszki. I już możemy nakładać bazę. Nie ma tu określonej ilości warstw. Nakładamy do momentu, aż uzyskamy pełne krycie koloru. I mogą to być skrajnie różne wartości, dlatego ciężko powiedzieć, ile zużywa się bazy standardowo. Po 10 minutach od nałożenia ostatniej warstwy bazy znowu przecieramy delikatnie ściereczką antystatyczną w poszukiwaniu jakichś drobniutkich wtrąceń, pyłków i tym podobnych. Teraz kolej na lakierowanie lakierem bezbarwnym. W przypadku większych powierzchni, czyli powiedzmy takich jak ta na filmie, warto zmienić dyszę na eliptyczną. Najlepiej z bazy podmienić, jak nie ma innej możliwości, i użyć rączki do spraya. Jak widzicie, to trochę inna zabawa niż psikanie dezo pod pachę. Wszystko płynnie i spokojnie. Oczywiście, jeśli będziemy to robili na dworze, to często będzie nam przeszkadzał wiaterek i wtedy już tak gładko się nie da. Jednak mimo wszystko zachowujemy spokój. Nie możemy się miotać jak zakonnica na inspekcji w burdelu. Więc owszem, krótsze strzały i z bliższej odległości, ale systematycznie. Tutaj uwaga dotycząca tej konkretnej naprawy. Jak widzicie, Marek zamaskował w ten sposób, że naprawa wygląda jak naprawa całego elementu. Od góry, z lewej i z prawej są dokładnie końcówki elementu, a dół jest w miejscu przetłoczenia, takiego dosyć sporego, zatem można w tym miejscu odciąć na sztywno. Bo nawet jeśli się pojawi efekt odcięcia, to nie będzie widoczny i w tym miejscu właśnie psikamy blenderem takie mgiełki, żeby ten efekt był mimo wszystko jak najmniejszy. Tak czy inaczej, będzie on i tak niewidoczny, ponieważ kształt się mocno załamuje. Gdyby tego przetłoczenia nie było, maskowanie, te dolne, powinniśmy zdjąć już przed lakierowaniem lakierem bezbarwnym. Z użyciem blendera nie czekamy i używamy go bezpośrednio po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego. OK, naprawa zrobiona, odczekujemy 10 minut po pracy blenderem i bardzo uważnie i delikatnie usuwamy maskowanie. Podsumowując, jak sami widzieliście, naprawa jest łatwa do wykonania. Oczywiście za pierwszym razem będzie Wam towarzyszyła niepewność, ale tak jest ze wszystkim i doświadczenie zawsze się przydaje. A tak to wygląda 9 lat od wykonania naprawy. Jak widać, nic się nie dzieje. Ale niestety jakiś inny luj porysował mi karoserię gwoździem czy kluczem, no i będzie kolejna robota. To tylko potwierdza moje słowa ze wstępu, że przed działaniami idiotów nie jesteśmy w stanie się uchronić.